A dzisiaj ze mną jest Krzysiek Chris Kurzawa! Prosto z Łodzi, mój super znajomy, z którym byłem na kilku warsztatach bębniarskich i tanecznych i śpiewu naturalnego, przyjechał specjalnie do Warszawy na naszą wystawę i przywiózł z sobą niesamowite prace, które powstają dzięki Krzysiu. Tworzę to na komputerze i ma tu udział tak zwana sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, słyszycie to? Wszyscy pytają sztuczną inteligencję, co ona myśli o pewnych rzeczach. Ostatnio pośrednicy nieruchomości pytają, po co jest potrzebny pośrednik, czy będzie w przyszłości potrzebny. Krzysztof jest niesamowity, bo nie dajesz wkładu dla sztucznej inteligencji, tylko zaprzęgasz ją do roboty. No po to ona jest. Ja wychodzę z założenia, że to ma być nasz przyjaciel, a nie wróg. Okej. Okay. Trzeba się bać. Ja tylko znam sztuczną inteligencję z CAPTCHA. Jak weryfikuje jakieś dostępy do systemu, to mnie pyta, podaj, pokaż 5 mostków, żeby się dostać do systemu. I dla mnie to jest taki, no, to są takie proste przyjaciel, boty, ale... Boty, takie, no, automaty można powiedzieć. Dokładnie. A co ty robisz? Zapodajesz do komputera? Tworzę sieci neuronowe, które karmię treściami, które chcę później modyfikować, tak mówiąc prostymi słowami, i odpowiednie rzeczy dają nam później odpowiednie efekty. Ale to musi być jakiś wysoko sprawny komputer. Tak, szybko, tak. Z wielką ilością danych. Duża karta grafiki, szybka, okay. Z dużą ilością pamięci, Nvidia z tych nowszych, RTX 4000 seria i tak dalej. Ty wpisujesz to, mówisz, jak wykorzystujesz to? Jak to wygląda? Bo dla mnie to jest kosmos. Sieci neuronowej to jest pisanie pewnego kodu, który później tworzy się całą noc, czasami całą dobę. Aha. I gotowa sieć neuronowa to jest materiał do tego, żeby coś tworzyć. A samo już tworzenie obrazów polega na tym, że opisujemy słownie to, co chcemy osiągnąć. I sieć neuronowa, która jest akurat skojarzona z danym obrazem, powstała w tym celu, żeby osiągnąć to, co chcemy. No to są kosmosy, słuchajcie, nawet to są kosmosy. Dopiero co byłem na wystawie sztuki na Expo 21 w Warszawie i był artysta, rzeźbiarz, który zbudował rzeźbę, głowę taką glinianą, tą głowę palił, ona się spalała, zmieniała wygląd, jak wygląda, robili zdjęcia tylko w 3D i sprzedają tylko obrazy. Nie ma tej rzeźby, nie ma tej głowy, tylko obrazy. Ty wrzucasz do systemu informacje i dostajesz jednak wydruk. Jest coś namacalnego, jest różnica w tym. Tak, jest to namacalne, ale dzisiaj sztuka się sprzedaje na różne nowe sposoby i też jest dotknięta do tego technologia. Ja tutaj pokażę ci, jest takie logo na moich obrazach. Może z daleka tego nie widać. Można się przybliżyć. NFT. NFT jest to non-fungible token, czyli tak naprawdę blockchain. Blockchain na naszej wystawie w Warszawie, blockchain, czujecie to? Która stworzyła Bitcoina i Ethereum na przykład. Aha. W tej chwili robi furorę jako narzędzie do sprzedaży rzeczy wytworzonych, czyli sztuki między innymi. Nie tylko obrazów, ale przede wszystkim obrazów. Myślę, że w przyszłości nawet filmy będzie się w ten sposób sprzedawać. To jeszcze jest po wijakach, ale obrazy już się sprzedają na całym świecie. Czyli jesteś jednym z pierwszych artystów, który w Polsce wykonuje to. Nie wiem. Bo nie słyszałem o innych twórcach. To są naprawdę nowe rzeczy. Ja to zacząłem robić bardzo niedawno, dosłownie w tym roku. I no, myślę, że będzie o tym głośno. Ja jestem zszokowany. Dzisiaj byłem na obiedzie w Barze Mlecznym na Bielanach. Przechodzę, tam jest fryzjer, bar mleczny, jakieś inne tam kuźnie, coś takiego. I nagle jest pomieszczenie, w którym jest bankomat ten do Bitcoina. Ja mówię, co to się dzieje? Goście stoją pod żabką, chleją piwsko, a tutaj automat Bitcoina, jakieś cudawianki. No. Świat się zmienia. Może być tak, że coś podobnego do Bitcoina zastąpi pieniądz. Aha. Papierowy. Być może NFT, być może będzie to jeszcze coś innego. Na razie jest NFT.
będzie narzędziem do wymiany propagacji sztuki.